Z Duńskiej Woli powróciła sprawa budowy nowego bloku przy ulicy Azaliowej. Zamiary władz miasta nie zostały jednak poparte przez większość radnych. Zarzucają oni prezydentowi, że próbuje wymusić na nich decyzję w sprawie inwestycji, która według nich nie jest dobrze przygotowana. Podobnie jak wiele innych miast, także Zduńska Wola cierpi na deficyt mieszkaniowy. Borykające się z problemami finansowymi Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki już od kilku lat nic nie zbudowało. Blisko 2 lata temu powstał pomysł budowy nowego bloku z 16 mieszkaniami przy ulicy Azaliowej. Jednak radni wówczas nie byli temu przychylni, twierdząc, że będzie kolidował z rządowym programem Mieszkanie Plus. Przed ostatnią sesją prezydent powrócił do tego pomysłu, chcąc, by radni dokapitalizowali TBS kwotą 1 miliona złotych, co pozwoliło by Złotnickiemu wziąć niezbędny kredyt i ruszyć z budową. Nadrabiamy stracony czas. Co się odwlecze, to nie uciecze. Jestem przekonany, że Rada Miasta Zduńska Wola podejmie uchwałę. Pragnę również zapewnić, że ta realizacja, ten program wejścia TBS-u na ścieżkę budowy nowych mieszkań w Zduńskiej Woli w żaden sposób nie koliduje z Mieszkaniem Plus. Radni większościowego klubu Prawa i Sprawiedliwości także i tym razem nie poparli jednak tej budowy, twierdząc, że prezydent w sprawie budowy bloku przy Azaliowej zastosował trik medialny. Wyszedł, zrobił konferencję, powiedział: mamy pieniądze, mamy projekt, mamy lokalizację, tylko Rada musi się zgodzić. No co się okazało? Podczas dyskusji na Rady okazało się, że nie ma pieniędzy, nie ma projektu. No w zasadzie lokalizacja jest, no ale skoro nie ma pozwolenia na budowę, to trudno powiedzieć, czy jest. Gwiazda argumentował, że radni z klubu PiS mieli za mało konkretnych informacji i nie przedstawiono im wyliczeń, które mogłyby ich przekonać do podniesienia ręki za tą inwestycją. Dla radnego PO Pawła Szewczyka argumenty radnych PiS dotyczące bloku przy Azaliowej są niezrozumiałe i nietrafione, a zwlekanie z tą inwestycją niekorzystne. Blokowanie i odkładanie tego w czasie powoduje to, że my za każdym kolejnym miesiącem tracimy. Bo to, co dzisiaj było podkreślane, w ubiegłym roku potrzeba była tylko 700 tysięcy do tego, aby spółka miała zdolność kredytową i blok kosztował poniżej 3 milionów złotych. Ceny tak galopują, że w tym roku już spółka wystąpiła o 1 milion złotych i sama budowa to jest optymistycznie rzecz zakładając ponad 3 miliony 200 tysięcy. Mimo sprzeciwu radnych władze miasta zapowiedziały, że nie zrezygnują z planów tej budowy. Bardzo możliwe więc, że temat bloku przy Azaliowej wróci na jednej z kolejnych sesji.